Możesz klęknąć przede mną, żeby po prostu podziwiać mój majestat w lepszej pozycji, tak? Ty, jak ty możesz nade mną stać? Normalnie. No nie możesz nade mną stać, to tak. No to się odda. No to, o, tak będzie najlepiej. Tak? I podziwiaj mój majestat, bo za blisko jeszcze cię porazi. Chodzę jak maszyna, chcę to iść. Ta druga w głowie tylko co mi kredyt. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te. Trzymam ci przy stronie broń. Witam, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku co zrobimy sobie, szofer? Nie wiem. Jak nie wiesz? No nie wiem. Dzisiaj zostajesz kamerzystą? Ja zostaję lordem, bo Marka nie ma dzisiaj. Nie ma dzisiaj, wyjechał do Sławomira nagrywać jakieś tam pioseneczki, bla 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 bla. No i nie ma kto go zastąpić, także ja muszę grać lorda przez cały dzień. Muszę zagrać, że jestem lordem. Rozumiesz, szofer? No, no. Czyli ty zostajesz kamerzystą dzisiaj. Czyli będziesz mnie gnębić? A jak Marek się zachowuje? No bo muszę zachowywać się mniej więcej jak Marek, ale... Kurde. Wydaje mi się, że będę zachowywać się bardziej wyrafinowanie niż Marek. Co ty na to? No, czyli... zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli jeszcze lepiej niż lord. Da się zachowywać lepiej niż lord? Albo no, bardziej perfidnie niż lord? Mógłbyś się zachować grzeczniej, kulturalnie, być miłym dla wszystkich. Nie, no tak się lord nie zachowuje. W każdym razie, jeżeli jesteście nowi na kanale, a jesteście nowi na kanale, no bo to jest nowy kanał, to zostawcie czerwony przycisk. Koniecznie zostawcie ten czerwony przycisk tam na dole. Kliknijcie go, no nie bądźcie tacy, kliknijcie ten czerwony przycisk i dołączcie do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo zaraz jest 500 000 subskrypcji w niecały tydzień. W niecały tydzień wbiliście 500 000 subskrypcji, jest to wow, rozwala głowę. A my co? Zaczynamy, także powinienem chyba się przebrać, nie? No. Póki nie ma Marka. Ty możesz zostać w tych samych rzeczach, w których jesteś. No worka nie muszę mieć. Nie, no ja mam worek. No po prostu jestem lordem z workiem. No dobra. A ty? Jestem super fajnym. A ty wyglądasz jak menel, czyli jak kamerzysta. Nie, prawda. Czyli nie musisz nic ze sobą robić. Dobra, zapraszam do oglądania. Siema, jestem Marek. Dzisiejszy... Co? Jak ty Markiem nie jesteś? Posłuchaj, szoferze, prosiłbym ciebie. No? Na samym początku muszę stwierdzić, iż nie powinieneś się śmiać, gdyż twój poziom intelektualny nie obliguje mnie do konwersacji z tobą, rozumiesz? No niezbyt. Chciałem powiedzieć, że jesteś amebą umysłową. Aha, no dalej. I poziom twojej indolencji intelektualnej nie obliguje mnie do konwersacji z tobą. Tak. Wiesz, co oznacza słowo indolencja? No nie. No niestety, szoferze, nie wiesz, gdyż jesteś ograniczony plepsem. Tak. Co słownik przed chwilą otworzyłeś i tak? Nie otworzyłem słownika, szoferze, także proszę się uspokoić. Proszę cię, abyś inaczej się do mnie zwracał, gdyż twój ton wypowiedzi nie jest zadowalający. Dobrze, Marku, w takim razie jak mam się do ciebie zwracać, Marku? Per lord. Dobrze, lordzie. W każdym razie prosiłbym ciebie, abyś przyniósł mi napój, gdyż jest dosyć wysoka temperatura na zewnątrz i mój organizm po prostu szybciej się odwadnia. Także ja sobie tutaj usiądę, moje nowe buty. Proszę, prosiłbym ciebie, nie będę sam tego robić, o przesunięcie tego stolika w prawą stronę. Dziękuję bardzo. W każdym razie chciałbym pokazać widzom moje nowe buty, które kosztowały ponad 3000 zł. Wiem, że was na to nie stać, ale ja jestem lordem i mnie na to stać. Szoferze, jakie jest twoje miesięczne wynagrodzenie? 1800. Czyli musiałbyś pracować 2 miesiące na takie buty. Dlatego określenie plebs było wprost proporcjonalne do twojej sytuacji, w której aktualnie się znajdujesz. Także prosiłbym ciebie, abyś przyniósł mi tą wodę. Dziękuję. Boże, ciebie pogięło już. Mnie pogięło? No, jesteś gorszy od niego. Co masz na myśli? No po prostu jesteś gorszy od Marka. Posłuchaj, ktoś musi godnie reprezentować ten kanał, a ty nie jesteś w stanie godnie reprezentować tego kanału, gdyż jesteś amebą umysłową. Nie zrozumiałeś tego jeszcze? Powtarzasz się. Powtarzam się, gdyż próbuję dotrzeć do takich niżyn społecznych jak ty, rozumiesz? No dobra. Także prosiłbym ciebie o niedyskutowanie ze mną i przyniesienie mi napoju, o który cię prosiłem. Dobrze, lordzie, idę już. Dziękuję. Boże, co za człowiek. Już, lordzie, przyniosłem ci napitek. Przepraszam, ale co to jest? No, woda. Woda, tak? To tak. Proszę się nalej tą wodę. Czekaj, muszę odłożyć kamerę. Najchętniej to będzie napluł teraz do niej. Wystarczy ci tyle wody? Oczywiście. Przestawię. Ładnie. O, proszę bardzo. O, butelka. Czy ty naprawdę myślałeś, że się tego napiję? Tak. Po pierwsze, nie zachowałeś zasad bezpieczeństwa, które powinieneś zachować, czyli nalanie wody w rękawiczkach. Gdyż myślisz, że ja będę narażony na bakterie, które znajdują się na twoich brudnych rękach, zapracowanych brudnych rękach, które splamiłeś swoją brudną robotą? Czy ta woda wydaje się odpowiednia dla lorda? Czy taka woda wydaje się odpowiednia dla lorda? No tak. Naprawdę woda myślisz, to że woda taka przecież. Woda wydaje no się woda, odpowiednia to, dla lorda? Woda to woda, w czym nie, problem? Taka woda się nie wydaje odpowiednia dla lorda. Posłuchaj. Po pierwsze, teraz dotykając tej szklanki, skaziłem właśnie swoje ręce. Proszę bardzo. Ty gnoju!
proszę przynieść mi odpowiednią wodę, inaczej zostaniesz zwolniony z pracy. W tym momencie... Jaki gnój! Proszę przynieść odpowiednią wodę, która będzie pieścić moje kubki smakowe, a nie coś takiego. Proszę cię, abyś się również pospieszył, bo jak widać nie masz zamiaru w ogóle pracować. Mhm. Taki plebs jak ty powinien się cieszyć, że w ogóle ma pracę, rozumiesz? Tak. Proszę o opuszczenie tego pola i udanie się po odpowiednią wodę. Dziękuję. No, zaraz ci wycisnę stąd. Już, lordzie, załatwiłem ci ulubioną wodę lordów. Proszę mi nalać wodę. Kurde, tu mokro. Przepraszam, ale co ty robisz? No otwieram. Prosiłem cię, abyś użył do tego rękawiczek. No Jezu, dobra, idę w rękawiczki. Nie ma rękawiczek, lordzie, przykro mi. Więc ważne, żebyś nie dotykał tymi brudnymi rękoma. Po prostu dobrze, tego. I proszę cię, abyś pozbył się jak najszybciej tej wody, która tutaj stoi, tej taniej wody, bo żygać mi się po prostu chce. Ona jest porównywalna do ciebie. Tu masz służącego od tego. To jest twój poziom, rozumiesz? To jest twój poziom, twój niskiej klasy społecznej poziom. Proszę weź tą wodę, nie chcę na ciebie patrzeć, nie chcę patrzeć na tą wodę, dlatego nie mam wyciętych, rozumiesz? Nie chcę na ciebie patrzeć, dlatego nie mam wyciętych nawet na oczy, rozumiesz? Otworów, bo nie chcę na ciebie patrzeć. Jesteś tak obleśnie jedny, że nie chcę na ciebie patrzeć. Dobrze, proszę cię, abyś nalał przy użyciu właśnie owej szmaty. Broń Boże, nie dotknij, tak? No masz nie dotknąć tego. Jeżeli dotkniesz to, zostaniesz zwolniony z pracy. Proszę cię, abyś otworzył to w odpowiedni sposób i nalał mi wody. Ty wymyślił, kurde. Ślicznie pięknie. Pamiętaj, żeby przez szmatę mi to podać, tak? No, już ci podaję kieliszek przez szmatę. Dziękuję bardzo. Kurde blade, no. Nie ma w tej wodzie odpowiedniej ilości minerałów, także proszę cię, abyś... To co ci mam tam, kamienie wrzucić? Wytrzyj to, wytrzyj, dziękuję bardzo. Proszę tą szmatę wziąć, bo ona już jest... No, co leży nie, 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 po prostu się nie nadaje do niczego. Proszę, abyś wymienił szmatę i przyniósł mi jadalne złoto. Po prostu muszę dodać minerałów do tej wody. Aha. Raz, dwa, trzy. No. Proszę przyspieszyć ruchy, tak? Go pogięło chyba, ja nie wiem co się tutaj dzieje. On się chyba za bardzo wczuł w tą rolę. Nie wiem co mam zrobić. Czy uciekać stąd, czy co? Masakra, człowiek chce być dobry dla kolegi, pomóc mu nagrać odcinek, a ten jeszcze pluje na niego, wylewa na niego wodę. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić w ogóle. Masakra jakaś, wczuł się za bardzo w tą rolę swoją. Nie wiem, idę mu zanieść to. Już mam... Ty sobie wyobrażasz, co? Że ja mam cały dzień... Co? Cały dzień, żeby skosztować wody? No ale to ty sobie za kogo ty się uważasz? Ale to ty sobie wymyślasz za kogo ty się uważasz? Posłuchaj, za kogo ty się uważasz? Proszę tu położyć jadalne złoto w tym momencie. Proszę te złoto podnieść i jeszcze raz podać w odpowiedni sposób. Proszę. I przeprosić mnie za zaistniałą sytuację. Nie. Proszę przeprosić za mnie co? Za przecież to, nic nie zrobiłem. Wykonałeś nieodpowiedni ruch, rzucając to na stół. Mogłeś uszkodzić jadalne złoto, które stanowi dwa dni twojej wypłaty, rozumiesz? Mogłeś to uszkodzić. Proszę w tym momencie mnie przeprosić. Sorry. Nie jest to odpowiednie, ale rozumiem, że taki plebs jak ty może nie znać po prostu normalnych sformułowań, w których po prostu się kogoś przeprasza. Mam nadzieję, że nie zostało to skażone przez twoje ręce. Widzisz, wszystko muszę robić sam, a wiesz dlaczego? Bo do niczego się nie nadajesz. Mhm. Do niczego. Żebyś się otruł tym złotem. Do niczego. Jesteś bezużyteczny. Bezużyteczny. Jakimi ja ludźmi się otaczam? Prymitywami, którzy nie powinni w ogóle mieć prawa głosu, na co dopiero, istnieć. Tak. Od razu lepiej. Czuję, jak to rozpływa się w moich ustach. Popieściło? Popieściło. W granicach tolerancji, jak najbardziej. Może gdzieś się wybierzemy. Mhm. Pojechałbym na zakupy. Ty jedź. Ale potrzebuję do tego kierowcy. No to ja jestem kamerzystą dzisiaj, nie? Będziesz tym, kim powiem, żebyś miał być. Aha. Tak w każdym razie wybieramy się na zakupy. Wyłącz kamerę. To co, pewnie mam ci otworzyć drzwi? Ja rozumiem, że nie musimy podróżować pojazdami klasy premium, ale to coś? Co, ładne auto. Dobrze, niech będzie, proszę otwórz drzwi. Proszę, chodź. Ja zdaję sobie sprawę, że nie mam wyciętych otworów na oczy, ale prześwituje mi tutaj coś. Proszę, co? Zrób przybliżenie. No co? Przepraszam, ale co to? Nie będę tutaj używać niecenzuralnych słów. Co to jest? A co to, moje auto? Nie wiem, czyje to jest auto, nie obchodzi mnie to. Proszę w tym momencie to wyczyścić. Co? W tym momencie proszę to wyczyścić, aby tu przynajmniej były odpowiednie warunki do transportu. Bo to nie są odpowiednie warunki do transportu, a przede wszystkim nie są odpowiednie warunki do transportu lorda. Proszę ciebie, proszę oddaj mi tą kamerę. Już skażę swoje ręce. Po prostu proszę o oczyszczenie tego, bo wymiotować mi się chce, tak? Proszę o oddanie, tylko proszę cię, żebyś to... Dobra, bierz to w łapę. Podał w odpowiedni... O, dokładnie tak. Czyść to i jeszcze raz czyść to. Odpalam.
Co powiesz ciekawego, Lordzie? Śmierdzi tutaj. No to się umyj! Nie, to nie śmierdzi mną. Ja używam najlepszych kosmetyków, jakie są dostępne na rynku. To ty, będąc biednym zwyrodnialcem, po prostu nie masz odpowiednich możliwości do utrzymania higieny, podstawowych zasad higieny. Rozumiesz, brudasie? Tak, ciekawe. Śmierdzi po prostu od ciebie, śmierdzi. Ode mnie. Śmierdzi. No, jasne. Smród nie do wytrzymania. Współczuję ludziom, którzy muszą podróżować po prostu z takim plebsem jak ty. Rozumiesz? Rozumiem, pewnie. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że zrozumiesz i dotrze do ciebie to, żebyś chociaż 1/4 swojej nędznej pensji przeznaczył na kosmetyki. 1/4? 1/4. Co najmniej 1/4. Dobra. Gdyż ten smród jest po prostu nie do wytrzymania. Dobrze, dobrze. Przetransportuj mnie do sklepu spożywczego, gdyż chcę po prostu zaopatrzyć cię. Ja rozumiem, że powinna to robić służba, ale no niestety jedyną służbą, którą posiadam aktualnie, jesteś ty. Także proszę cię, abyś przetransportował mnie do sklepu spożywczego. Dobrze. Oczywiście. Dziękuję. Już jedziemy. No, jesteśmy na miejscu. Dobrze. Nie chcę, żebyś dotykał, bo twoje ręce są brudniejsze od tego auta. Tak? Tak. No, to co, lecimy? To są jaja? Co? To są jaja? Ja rozumiem, że mam... No chciałeś do sklepu spożywczego. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że ja nie widzę. Ale ten szyld, ten smród, który tutaj jest, odrażający smród, który da się wyczuć na kilometr, jest po prostu czymś więcej. Rozumiesz? Ja wiem, gdzie jesteśmy. Wiem, koło czego jesteśmy. Te? Wiem, dlaczego tu jesteśmy, bo chciałeś mnie upokorzyć. Upokorzyć? Chciałeś mnie upokorzyć. Nie, chciałeś po prostu... Sam się upokarzasz, to po pierwsze, a po drugie chciałem po prostu do sklepu spożywczego iść. Posłuchaj, myślisz, że ja tutaj byłbym w stanie wydać ten papier toaletowy? Myślisz, że byłbym w stanie wydać ten papier toaletowy w czymś takim? No. Tutaj nawet nie przyjmują takiego papieru toaletowego, bo nie mają z czego wydać. Rozumiesz? Mhm. Dlaczego miałbym tutaj w ogóle wchodzić? Powiedz mi jeden powód, dlaczego miałbym tutaj wejść. No bo zaoszczędzisz, wydasz więcej pieniędzy na twoje perfumy i inne tam. Ale ja mam wystarczającą ilość pieniędzy, to ty nie masz pieniędzy. Dobrze, odechciało mi się już po prostu z tobą przebywać. Chciałbym, żebyś odwiózł mnie do domu, bo po prostu... Dobra, wchodź. Otwórz mi jednak te drzwi, mimo jednak wszystko. Mam otworzyć? Tak. Dobra. Proszę. Tylko proszę, o widzisz? Dlaczego one są zamknięte? Bo... Dlaczego zamknąłeś te drzwi? Ty je zamknąłeś. Ja ich nie zamknąłem, ja nie miałem kluczyka przy sobie. Ja też nie. No to jakim cudem są zamknięte? Same się zamknęły, no cóż. W takim razie proszę je otworzyć i jedziemy tak dalej. Proszę je otworzyć i jedziemy dalej. No jak mam je otworzyć? Patrz. Od drugiej strony, od wewnętrznej strony, imbecylu. Raz, dwa, trzy. Nie da się, patrz. Otwórz te drzwi. Zostawiam cię. Zamknąłeś je. Nie. Specjalnie zamknąłeś. W tym momencie masz je otworzyć. A proszę ze mną zrobić, nie igrać. Nie, proszę ze mną nie igrać. Zostaniesz zwolniony z pracy. Chciałbyś? Otwórz to. W tym momencie. A ładnie poprosisz chociaż? Ja nie muszę prosić, jestem lordem. To ty musisz mnie prosić, żeby nie zostać zwolniony z pracy. W tym momencie masz otworzyć te drzwi. Dobra, nie chce mi się tu po prostu stać. Proszę. Ach. Smród, chodź. Brud i ubóstwo. Te. To wszystko, co definiuje twoją osobę. Smród, brud i ubóstwo. Na szczęście się same zamykają. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, gdzie mamy jechać. Jadę przez jakieś wsie. Jesteś w odpowiednim miejscu, proszę się tutaj zatrzymać. Jak? Tak jak stoisz. No stoję, ale nie mogę tutaj zatrzymać. Nie obchodzi mnie. Jestem na środku drogi. Obchodzi mnie to, proszę się tu zatrzymać. Proszę w takim razie znaleźć odpowiednie miejsce do zatrzymania się, nie dyskutuj ze mną. No to czemu mi mówisz, że mam tu stać, jeżeli mam znaleźć odpowiednie miejsce, no? Odpowiednie miejsce nie przekraczające 10 metrów od tego punktu. Jak? Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Proszę wykonać moje polecenie. Boże, człowieku. Moje... To ja nic nie mogę zrobić, jak 10 metrów, no. Chodź mnie. Co, do przodu mam sobie podjechać? Rozepnij mi pas. W tym momencie rozepnij mi pas. Dobra, idź sobie najlepiej. Proszę. Proszę tutaj się nie oddalać, tylko stanąć w odpowiedniej odległości ode mnie. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Fu! Fu! Jeszcze kopnął drzwi. Gdzie? Tutaj. Fu, gdzieś... Najlepiej tutaj, stań, wyjdź z tego auta, po prostu wyjdź z tego auta. Ja pierdzielę, człowieku, ogarnij się. Już mam dosyć tego. Posłuchaj, ja bym chciał kontemplować tutaj łono natury. No to tak... se kontempluj, co chcesz. Posłuchaj, masz mi w tym momencie siedzisko znaleźć. Jak chcesz, to możesz ze swojego garba tutaj zrobić siedzisko, ale jesteś zbyt brudny, żeby to zrobić. Ja bym powiedział, gdzie możesz mi usiąść, ale wiesz, no. Proszę załatwić mi jakieś siedzisko, jakieś picie, odpowiednie picie dla mnie i lodzika, bo jest gorąco. Tak, ja tutaj poczekam na ciebie, mam nadzieję, że nie potrwa to dłużej niż 15 minut, bo nie mam czasu, nie mam całego dnia na twoje wybryki, tak? Proszę, proszę zrealizować to, o co proszę, już. Ale jak mam się... Mam nie oddalać masz się od ciebie się 10 metrów, tym... a jak ci mam ogarnąć wszystko, no? Buta, nie obchodzi mnie to. Auto ma tutaj zostać, bo jeszcze po mnie nie przyjedziesz. Aha. Także do widzenia, żegnam Dobra, szofera. Idę, nara. Co za człowiek, masakra. I co mam z buta iść? Mam, tu
słucham, co ty powiedziałeś? Nic, nie odzywaj się najlepiej. Za człowiek, mam jeszcze z buta iść mu do sklepu, nie? Masakra. Jeszcze z własnych pieniędzy oczywiście zapłacić za siedzonko czy coś. Piciu, lodziki, bananowiec jeden się znalazł. Jak można tak, jak można być takim człowiekiem, no? Dobra, wielki lord Marek, podruba właściwie, kazał mi coś wziąć, żeby sobie usiadł na polu. Wezmę mu takim przysoko, 55 zł. Będzie git chyba, co? Jeszcze lody jakieś mu wezmę na ochłodę, będzie git. Wezmę mu jakiś soczek przy okazji, ten chyba jest najdroższy, 9 zł. Bananowo coś tam, będzie git. Dobra, lecimy. Dobra, mam już rzeczy wszystkie. Ja rozumiem 5 minut, 10 minut, no, ale pół godziny? Tak. O! Pół godziny? Bo z buta szedłem. Jesteśmy na jakimś wypiździejewie. Jesteśmy w odpowiednim miejscu do relaksu. Proszę rozłożyć. Co kupiłeś? To. A co to jest? Lodzik, proszę. No bierz tego lodzika. Tutaj bananowy napój dla banana. Słucham? Co wam? Dobrze słyszałeś. Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Bananowy napój dla banana. Nazywaj sobie jak chcesz. Wolę być bananem niż takim prostakiem jak... Jak mam to jedną ręką rozłożyć, co? Przepraszam. Co? Czy tutaj ja nie widzę napisu Magnum? Tu powinno być napisane Magnum, to jest Grand. Grand, no. Podruba Magnuma. Czy myślisz, że coś takiego będzie jeść lord? Coś takiego? Jesteś obrzydliwy! Obrzydliwy! Jeszcze naśmieciłeś tutaj, zobacz! Ja naśmieciłem, to ty rzuciłeś! Ty nie posprzątałeś! Posprzątaj to! Nie będę tego sprzątał. Bez przesady. Chcesz, żeby ktoś dał mandat ci za zaśmiecenie? Tobie by dał. Nie, to ty naśmieciłeś. To ty naśmieciłeś, tak, kupując tak. Mi coś takiego. Mhm. Rozłóż mi to, zaraz to posprzątasz. Dobra, przerywam nagrywanie. Jak się siedzi, lordzie? Czuć! Może na zachód byś chciał, żebym ci to postawił? W jaką stronę byś chciał? Jest w odpowiednią stronę. Po prostu materiał, z którego zostało skonstruowane to pseudokrzesło, nie jest odpowiednie dla mojego kręgosłupa. No ja czy myślisz, że mój kręgosłup, mój ciężki, spracowany kręgosłup, ciężką pracą, w której ciężko zarobiłem pieniądze, może doznawać takiego upokorzenia, jak to gówno, które kupiłeś? To jest gówno. Gówno. Innego słowa nie ma, żeby opisać po prostu ten shit, który kupiłeś. Tu usiądź co na kamieniu. Nie, kamienie są jeszcze gorsze, rozumiesz? Ty nie rozumiesz po prostu poziomu, na którym się my znajdujemy. Proszę podać mi te picie. Dlaczego ono leży w ogóle na ziemi? Bo tak, proszę. To jest żart? No w jakim sklepie to kupowałeś? Najdroższe było. W jakim sklepie to kupowałeś? Tesco. No jedyny sklep chyba tutaj. No najdroższy był, kosztował 9 zł. No spróbuj. Tylko nie pluj na mnie. Chcesz, to się napij tego. Napij się tego. Napij się i ja chcę zobaczyć, no czy ty mnie odczujesz. Napiję się. Nagram to nawet. Co? Dobre. Nic? Dobre, mi smakuje. Chcesz? Myślisz, że ja będę po tobie pić? No. Jest do wylania, ale... Właśnie wylałeś 9 zł. Po prostu, jak można dopuszczać się tak haniebnego czynu i kupować takie gówno? I posprzątaj te śmieci, zobacz jak ty śmiecisz. Znowu butelka poleciała. No to ja ją wyrzuciłem, no człowieku. Śmiecisz cały czas. No. Proszę to posprzątać. Dobra, rzucę to do wora, to też. Będę śmiecił tutaj. Jak pewien lord. Czekaj, ty nie będziesz śmiecił. Znaczy nie, może źle to nazwałem. Bardziej nie będę, pozwalał na śmiecenie pewnemu lordzikowi od siedmiu boleści. Doskonale nazwałeś rzecz po imieniu. Nie tak. Będę tutaj śmiecił. Mhm. Gdy pan śmieci, to służący sprząta. Aha, rozumiem. I co, będziemy tak siedzieć, stać tu, raczej ja stać, ty siedzieć przez... Ja będę sobie siedzieć tyle, ile będzie mi się podoba. Co ja mam robić? No, podziwiać mój majestat, a co masz robić? Twój majestat? Tak, mój majestat. Nie widzisz mojego majestatu? Nie. Nie widzisz, w jakiej pozycji ja się aktualnie znajduję? Siedzę. Ty stoisz przed królem. Ja przed widzę buraka panem. Na plastikowym siedzonku, bo w drogich butach. Bo takie krzesło załatwiłem. Buty są moje. To nie jest moje. To jest jednorazowy przedmiot, który został wykorzystany przeze mnie, żeby się zrelaksować. Tylko i wyłącznie po to. Możesz klęknąć przede mną, żeby po prostu podziwiać mój majestat w lepszej pozycji, tak? Ty, jak ty możesz nade mną stać? Normalnie. No nie możesz nade mną stać. To tak. No to się oddaję. No to o, tak będzie najlepiej. Tak? I podziwiaj mój majestat, bo za blisko jeszcze cię porazi. Blask. Jeszcze cię porazi jego no twój blask. Tak, wiem, no. Chory psychicznie. Czuł się. Piękna natura. Ja się wczułem? No. Ja jestem lordem. Mhm. Wspaniała natura. Słyszysz, jak te ptaki grają, ale nie dla ciebie. One grają dla mnie, tylko dla mnie. No symfonie, nie? Symfonie śpiewają dla mnie lepsze niż Mozart, lepsze niż Chopin. Słyszysz ten idealny balans dźwięku tych ptaków? Lepsze niż twoje nuty. Aj, co teraz? Dotknęło? Nawet mógłbym powiedzieć, że na porównywalnym poziomie. To. Także proszę ciebie, abyś już nie komentował, gdyż twoje wypunktowywanie pewnych rzeczy jest po prostu żenujące. Teraz po prostu wyłącz tą kamerę i patrz się na mnie przez następne 3 godziny. Podziwiaj mnie. 3 godziny? 3 godziny. To już wolę sobie z buta iść na chatę. Nie. Będziesz siedzieć i patrzeć się na mnie. Aha. No dobra. Powiedz, że tak będzie.
No i co tam? I jak, bolą ręce? No troszkę może. Troszkę? Stoisz 3 godziny tak nade mną. To bardziej nogi. Jak, udał się prank? Jaki prank? No ten prank. No jaki prank, nie rozumiem. No dobrze udawałem lorda czy nie? Powiem ci, że nie wiem, czy ty udawałeś. No jak nie udawałem, jak udawałem? No przecież logicznie, że udawałem. Pytam się, czy wyszło. No wyszło, no. Nie, no już mnie wkurzyłeś na serio, nie? O to chodziło. Była przesada trochę. Ale no po dobra, co te 3 godziny tu siedzieliśmy, no człowieku? Ręce pobolały. Ja pierdzielę. No, ale widzisz, tak się zachowuje Marek na co dzień. I z nim wytrzymasz, to jest naprawdę katorga. No znaczy tak. Teraz troszeczkę się poprawił, odkąd zaczął robić to disco polo, ale mam nadzieję, że prank się uda. Znaczy to nie był do końca prank, bo wiedziałeś o tym, że ja będę się tak zachowywać. Tylko no chyba nie byłeś. Za bardzo się trochę wczułeś. Nie byłeś chyba pewny, jak bardzo będę się tak zachowywać, co? No myślałem, że trochę inaczej to będzie wyglądać. To znaczy? Dobra, otworzyć. To znaczy jak myślałeś, że to będzie? Myślałem, że będziesz po prostu udawać, a nie, że na serio na przykład 3 godziny będziemy tu siedzieć. No wiesz, no jeżeli aktor gra swoją rolę, no to musi ją odegrać perfekcyjnie. W każdym razie, jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, a pewnie chcecie zobaczyć drugą część, jak jestem taki perfidny i chamski, no to zostawcie, nie wiem, ile mają zostawić, 100 koła łapek, nie? No 100 koła będzie. 100 tysięcy łapek i mogę odegrać Lorda dwójkę i być wyrafinowanym gościem, który niszczy życie innych ludzi. Nie wiem, czy jestem na to gotowy, ale... Ewentualnie wezmę ochroniarza, to będzie dobre. Więc jeżeli chcecie drugą część, to zostawcie 100 tysięcy łapek w górę, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Ja jestem zdziwiony, że się naprawdę dałeś wyprowadzić z równowagi. No ale, no wiesz, jak mi kazałeś iść z buta pół godziny do sklepu... No dobra, no ale wiedzieliśmy, czekać że... tu 3 godziny. Ale zdawałeś sobie sprawę, że odgrywamy rolę, a mimo wszystko byłeś wkurzony, bo już nie wiedziałeś, czy gram, czy... No nie wiedziałem, no, już myślałem, że się wczułeś za bardzo w rolę. No bo wczułem się. No dobra, lecimy. Musimy to gdzieś wyrzucić w odpowiednim miejscu. Szkoda mi tego loda i tego picia, no ale musiałem zagrać. Otworzysz mi? Otworzę. Żarcik! Tylko no, teoretycznie musisz otworzyć, bo... Albo w sumie nie musisz. Kończ już, przecinaj film. Muszę znaleźć tutaj gdzieś klamkę. Dobra.